Jak osiągnąć stan flow? W jaki sposób skupić się na jednej czynności, jednej rzeczy w świecie, w którym otacza nas tak wiele bodźców? W jaki sposób zachować tę wewnętrzną równowagę? Pierwszym krokiem jest wyhamowanie. Przyjrzenie się temu, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień. Większość z nas żyje w takim trybie automatycznego pilota. W biegu, w pośpiechu, codziennych obowiązków, rutynowych zadań. W takim stanie bardzo często pojawia się zmęczenie. Coraz mniej rzeczy przynosi nam radość. Praca nie daje nam już takiej satysfakcji. Życie rodzinne też tego spełnienia nam nie przynosi. Często czujemy rozdźwięk między tym, jak wygląda nasze życie, a wizerunkiem takiego idealnego życia serwowanym nam przez kolorowe magazyny czy internet. Dlatego drugim krokiem jest przyjrzenie się własnym wartościom. W jaki sposób realizuję wartości, które są dla mnie ważne w codziennym życiu? Czego mogę robić więcej, żeby odczuwać więcej tej satysfakcji, radości, żeby częściej przebywać w tym stanie flow? Do odpowiedzi na to pytanie pomocne jest takie ćwiczenie coachingowe, które nazywa się kołem wartości. Pozwala ono spojrzeć na swoje życie z lotu ptaka, a dzięki temu poszukać tej wewnętrznej równowagi i harmonii. Instrukcje do wykonania tego ćwiczenia są bardzo proste. Będą one również podane w formie dokumentu PDF do pobrania, podłączonego do tego nagrania. Krok pierwszy. Zastanów się, jakie wartości są dla Ciebie ważne w Twoim życiu. Jakie wartości są dla Ciebie cenne. Zapisz minimum 6, maksymalnie 8 tych swoich najważniejszych wartości. Krok drugi. Na kartce papieru narysuj koło i podziel to koło na 6 lub 8 części, w zależności od tego, ile wartości wybrałeś. Każdą z tych cząstek podpisz nazwą wartości. Czy to będzie rodzina, zdrowie, spełnienie, rozwój, niezależność, podejmowanie ryzyka. Wpisz te swoje wartości do koła życia. Środek koła oznacza najmniejszy poziom satysfakcji z realizacji tej wartości w Twoim życiu i ten środek to będzie 0. Zewnętrzne krawędzie koła będą oznaczały najwyższy poziom satysfakcji. Tam sobie możesz wpisać 10. No i teraz, jak popatrzysz na te wartości, zaznacz sobie, jaki poziom satysfakcji odczuwasz z realizacji tych wartości w swoim życiu w tym momencie. Jak już przejdziesz przez te kolejne cząstki i zaznaczysz ten poziom wartości w poszczególnych cząstkach, weź flamaster i połącz ze sobą te wszystkie kreski. W ten sposób stworzysz unikalne dla Ciebie koło równowagi. Teraz wyobraź sobie, że jedziesz przez życie pojazdem, którego koła mają taki sam kształt, jak kształt Twojego koła wartości. Jak wyglądałaby taka podróż? Jak długo czułbyś satysfakcję, radość podczas tej jazdy? Jak długo czułbyś to flow? I w końcu, to już będzie ostatni krok w tym ćwiczeniu, zastanów się, jakie działania możesz podjąć w tym tygodniu, żeby być bardziej spójnym ze swoim systemem wartości. Możesz sobie dopisać przy każdej z tych cząstek w kole wartości, jakie działania podejmiesz, co konkretnie zrobisz, żeby podnieść swój poziom satysfakcji przynajmniej o jeden punkt w każdej z tych wartości, które są dla Ciebie ważne. Wyjdź poza swój schemat, nie poddawaj się rutynie z autopilota
I wpisz takie rzeczy, które rzeczywiście sprawią ci radość, przy których będziesz mógł odczuwać flow.